Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Patryku Dziku z Pszeniku. Za to jest kolejna magiczna historia, która pociągnie was w nieznane światy. Daleko stąd. O, Patryk, co tym razem? Co tym razem nam opowiesz? Dzisiaj to będzie historia, która złapała mnie za serce, a teoretycznie powinna złapać mnie za kieszeń i port. A miałem szczęście i tak się nie stało. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, pewnej świetlówki, o której dużo osób już słyszało, ale nikt nie wie, jak to się stało. Ale ja rymuję. Moja sytuacja zaczęła się od tego, że mieliśmy w łeb. Mówiąc my, mieliśmy, mam na myśli mnie i Przemka. Przemka, tak. Także wchodzę na salę. Idę. Staję sobie i tak patrzę po tej sali. No i nie ma nigdzie piłki. No to idę do mojego WF-isty. Siema. No i się pytam, czy mogę sobie wziąć piłkę. A on mówi do mnie: dobra, idź sobie, weź sobie piłkę, jaką chcę, jaką tylko chcę. Może lekarską. Jaką chcę, Zaśka sobie lekarską, cokolwiek, też. Co chcesz? No to idę do tego kantorka, nie? Idę. Bijam tam z buta, nie? Patrzę. Jedna piłka, druga piłka, kosz z piłką, stoisko z piłką, puchary, nie puchary. Bija Przemek. Wzięliśmy jedną piłkę. Która będzie lepsza? Prawda, my tą, ta twarda, ta miękka, ta się nie odbija, ta się odbija. No i zaczęliśmy rzucać do tego kosza z piłkami. Rzucam jedna, druga, trzecia, czwarta, dziesiąta, nic się nie dzieje, dobra. No i nagle znaleźliśmy idealną piłkę. Piłkę, która odpowiadała nam, spełniała nasze wymagania, spełniała wszystkie standardy. No i się zaczęło. Przemek złapał za piłkę. I struszczył o ziemię. Piłka się odbiła i dotknęła sufitu i wrócił. No to my w śmiech, nie? Bo wow, w kantorku dzieci się bawią. Rzucili piłkę o ziemię, odbiła się, dotknęła sufitu i wróciła. Juhu! Super. Ale jak to ja? Stwierdziłem. Dawaj tą piłkę, a też tak chcę. Przecież nie można być gorszy. Wziąłem tą piłkę w ręce. Trzymam ją. I nagle... Pum! Uderzyłem. Tak, piłka siekła w płytki. I poszła do góry. Ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Łamiąc przy tym wszystkie zasady fizyki. Idzie w górę. Leci, pędzi, ja tylko tak patrzę, a na jej drodze lampa ze świetlówką. Jak nie siekło, jak nie strzeliło. Ja tak stoję, patrzę się, a to wszystko, ten pył, ta świetlówka, ta lampa, to wszystko, co tam było, leci na ziemię. I piłka też leciała na ziemię, żeby nie było. A Przemek stoi tak. Stoi prosto. I wszystko leci na niego, bo on stał pod tą lampą. Leci. On stoi, taka dziwna mina. Otrzepał się szybko. Wychodzi z kantorka tak szybko, że prawie go nie widziałem. I z tekstem do mnie: posprzątaj to. Posprzątaj to. Ja stoję z tą piłką w ręce. Jak posprzątaj? No czym ja to posprzątam? No, butem? Wokół mnie 556 498 części świetlówki wraz z jakimiś proszkami czy czymś innym. No i tak wychodzę z tego kantorka z tą piłką, bo oczywiście ją wziąłem. Nie wiem dlaczego ją wziąłem, ale ją wziąłem. I pytam się Przemka. Mówimy czy nie mówimy? Mówimy. No to podbijam do błotwisty. Yo, nigga, damn, what's up? Słuchaj pan, świetlówka się stukła. No on chciał być cwany też i... Co no? A ja? Nie, trochę jej pomogłem. Ale ogólnie wbrew mojemu zdziwieniu, wszyscy, którzy o tym się dowiedzieli, ani na mnie nie krzyczeli, ani mi punktów nie wpisali, ani uwag, nic, zero. No i on mi mówi: dobra, słuchaj, idź posprzątaj to. No to idę. Przez 20 parę ładnych minut z Przemkiem szukaliśmy sprzątaczki. Pod
wbijam do niej, mówię, siema! Ona do mnie, jo! Daj mi miotły. Dała mi te miotły, idę tam z tym i zbieramy to. Zbieramy, ciak, ciak, ciak. Pozbierane, chorad do kubła. Zamknęliśmy wszystko, dałem jej tą zmiotkę. Ona się pyta, coś się zrobi. A ja do niej, tak tam się wysypało. A ja sobie po prostu dalej funkcjonuję, tak? Jedna świetlówka w te czy we w te, to co to tam? To jedno mi światło, czy więcej? Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję taką. No mam ją, nie? No. A wy może się wy pochwalicie. Co wy zniszczyliście w szkole, czy też nie w szkole? Co zbiliście, co stukliście, co rozwaliliście? I ja bardzo chętnie posłucham. Poczytam wasze wypowiedzi w komentarzach na dole. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby nas było więcej. O łapce w górę i lecimy z tematem, aby być pompa, pompa, pa. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Siema!